Dzisiaj państwo, reprezentując rząd Prawa i Sprawiedliwości, macie czelność zarzucania TVN-owi, że po prostu uprawia coś, co jest elementarną obroną polskiej demokracji, polskiej debaty publicznej. Jeżeli państwo jesteście na tyle odważni, spróbujcie poprzez swoich posłów i swoje posłanki namówić panią marszałkinię do tego, żebyśmy zaczęli od jutra procedować albo od pojutrza likwidacji artykułu 212. To nie jest jakiś duży wysiłek legislacyjny. I myśląc o tym, co tutaj państwo opowiadacie o swoich preferencjach i wolności słowa, o cenzurze, otóż chcę państwu powiedzieć, że znakomitym przewodnikiem po łamaniu artykułu 73 Rzeczpospolitej, który mówi o prawie do wolności twórczej, był wasz minister Piotr Gliński, który w sposób jednoznaczny, bezkompromisowy próbował zatrzymać jedno z przedstawień Teatru Polskiego we Wrocławiu przed premierą, wysyłając poprzez swojego urzędnika list do Urzędu Marszałkowskiego. Kogo wy chcecie tutaj pouczać, nie berzcie jak takie beksy, cholera jasna. Bądźcie damami przynajmniej w jakimś momencie, żebyście mogli sprostać swojemu wysokiemu zadaniu dziennikarskiemu. Przepraszam, czy ten cham może nas przestać obrażać? Ja jestem dziennikarzem i nie przyszedłem tutaj, żeby jakiś niewychowany facet poniżał dziennikarzy. Proszę pana, wypowiadam się w imieniu swoich kolegów. Proszę pana, pan nie jest przy głosie, więc będę... Ale mam swoją godność i żaden cham, nawet jeśli nosi mandat poselski, nie będzie mniej moich dziennikarzy obrażał. Również nas wszystkich. Jak pan chce sprawdzić, kto jest mężczyzną, to proszę przed Sejm. Nikt nie przyszliśmy, proszę pana, tutaj płakać. Nikt nie wylewa żali jakiś, tylko chce... Nie, proszę pani. Państwo się bawicie naszym życiem. Państwo się bawicie przepraszam przez to, bardzo, w jaki sposób my wykonujemy swoją pracę. Ludziom, jak nie tak mają można? Prawa do głosu. Proszę mi nie odbierać głosu. Śmiejecie się cały czas. My przyszliśmy do poważnego miejsca w poważnych sprawach. Potraktujcie nas przez tę godzinę poważnie. Nic więcej nie chcemy. I uprzejmie proszę nas nie obrażać. Pani, która po nazwisku mnie przed chwilą wypytała, wyszła, jak ja mam jej odpowiedzieć, że się myli? Jak ja mam udzielić odpowiedzi tak, i kiedy? Tak, to nie jest standard normalnej debaty. Uprzejmie o to proszę. Pani, która mówiła o liczbie posłów, to nie zrozumiała mojej wypowiedzi. Dobrze, proszę nie podnosić. Uprzejmie proszę nie podnosić żebyśmy głosu, nie byli obrażani. Proszę państwa, jesteśmy tu gośćmi i przedstawicielami wolnej prasy. Jeśli państwo pozwalają na poniżanie nas, łamią też państwo konstytucję. I to, że ty macie niewychowanego człowieka w swoim gronie, który poniża i jeszcze używając seksistowskich określeń wobec dziennikarzy, to tylko i wyłącznie świadczy o tym, że się przyzwyczailiście do chamstwa. Przepraszam, ja tego nie toleruję. Ten pan poseł Mieszkowski właśnie korzysta ze swojego prawa, jest największym tchórzem i to tylko daje mu prawo do tego obrażania, bo wie, że przyzwyczajony jest do tego, że nikt mu nie może w trakcie przerwać. Obraża nas również posłów tu niejednokrotnie, ale wszyscy wiemy, że trzeba go traktować z dużym pobłażaniem, bo tutaj wylewa swoje wielkie kompleksy. Było powiedzieć, że macie tu pacjentów psychiatrycznych, bo ja mam naprawdę lepsze zajęcia. Bardzo państwu dziękuję za tą erupcję emocji, refleksji. Ona się zawsze przyda naszemu życiu publicznemu. Panie redaktorze naczelny Gazety Polskiej, też byłbym ciekaw, myśląc równolegle do pani posłanki Lichockiej, kto finansuje pańską gazetę? Jakie spółki Skarbu Państwa? Może pan nam powie dwa zdania na ten temat. A pewnie bylibyśmy tym bardzo zainteresowani i to byłaby też bardzo taka pożyteczna wiedza dla naszego społeczeństwa. Pan jest ciekaw, to wystarczy otworzyć i przeczytać reklamy. Znajomość alfabetu chyba jest wystarczająca. Ale proszę się nie denerwować. Naprawdę tutaj nikomu nikt nie chce krzywdy zrobić. Nawet najbardziej prowokacyjna debata ma prowadzić do tego, żebyście państwo po prostu zaczęli uruchamiać coś, co wiąże się z Rzeczpospolitą demokratyczną, a nie z reprezentowaniem autorytarnego państwa, które wykorzystuje was jak trzy kropki. Dziękuję bardzo.